Cześć, jest z nami dzisiaj Dawid Bałut. Dawid, przedstaw się, powiedz, czym się zajmujesz na co dzień. Na co dzień obecnie od paru miesięcy pracuję z firmą Test Army. Jestem na stanowisku Cyber Security Directora. Generalnie jestem osobą odpowiedzialną za zbudowanie dla nas strategii, w branży bezpieczeństwa, mhm. dlatego że do tej pory firma Test Army była odpowiedzialna za testy funkcjonalne, testy programistyczne, mhm. testy interfejsów. Mhm. Natomiast nie skupialiśmy się jeszcze na testów, na testach bezpieczeństwa na dużą skalę, szczególnie na skalę europejską i światową. Natomiast teraz budujemy zespół, budujemy treści, żeby rzeczywiście wejść z dużym impetem na cały rynek i dokonać jakiejś zmiany. Jasne. Powiedz mi, proszę, jak przedsiębiorca, który ma przyziemną wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa, może sobie Poradzić e, z atakami. Jasne, więc to, to jest bardzo ciężki temat, bardzo trudny temat, dlatego że przeciętny przedsiębiorca nigdzie nie dostaje żadnych przystępnych materiałów, które niskim kosztem może zaimplementować i poprawić jakość mm. bezpieczeństwa swojej infrastruktury, firmy i swoich systemów. Natomiast są rzeczy, które każdy przedsiębiorca może w jakimś tam kontekście, przynajmniej w zakresie, zrobić, żeby ograniczyć swoje wystawienie się na, podatne, na podatności i na potencjalne ataki. Jedną z takich rzeczy dotyczących podstawowej higieny bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa jest upewnienie się, że wszyscy Twoi pracownicy na przykład mają aktualizowane komputery, mają zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, nie ściągają nielegalnego oprogramowania i że wszystko jest co najmniej legalne i plus jeszcze później bezpieczne. Okay. Bo to jest super ważne, żebyśmy na siłę nie ściągali na siebie zagrożeń. Mm -hmm. Bo jeżeli spotkamy się z sytuacją, przeciętny przedsiębiorca spotyka się z sytuacją, w której jego firma jest atakowana przez zdeterminowanego atakującego hakera czy włamywacza, mm -hmm. to wówczas mówimy tutaj już kompletnie o innych konceptach, o całkiem innej strukturze, innym konstrakcie. Mm -hmm. Natomiast jeżeli sami nie uczymy, nie edukujemy pracowników, żeby nie wykonywali pewnych rzeczy, które dodatkowo firmę wystawią na niebezpieczeństwo, to wtedy już sami prosimy się o kłopoty. Więc e, żadna firma nigdy nie będzie super bezpieczna, nie będzie w pełni bezpieczna i w bezpieczeństwie chodzi tylko o to, żeby minimalizować te ryzyka. Yes. Oczywiście chodzi tutaj o minimalizowanie ryzyk, biorąc też pod uwagę koszty, jakie poniesiemy, tak żeby biznesowi się to opłacało. Yes. Natomiast zrobienie takiej podstawowej higieny, czyli szkolenia raz na jakiś czas dla pracowników, żeby wiedzieli co warto robić, czego nie warto robić, e, kupienie oprogramowania antywirusowego, najnowszej wersji systemu operacyjnego, włączenia automatycznej aktualizacji, nie kosztuje dużo, natomiast zwiększa nasze bezpieczeństwo w niesamowity sposób. Oczywiście przeciętny przedsiębiorca, to może być przedsiębiorca pracujący w branży IT, albo poza branżą IT, natomiast dla każdego właśnie schodzimy do tego wspólnego gruntu, którym jest, miecie zainteresowanego antywirusa na wszystkich komputerach, aktualizujecie, aktualizujcie oprogramowanie, i upewnijcie się, że macie dobrą politykę haseł. To znaczy, nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed włamaniami, nie jesteśmy w zabezpieczyć się w stanie przed hakerami, którzy będą zachowywać się identycznie jak potencjalny użytkownik. Więc jeżeli gdzieś wypłynie łatwe hasełko albo atakujący od razu zgadnie za pierwszym razem hasło, to na przykład administrator danego systemu nie jest w stanie rozpoznać, czy to był zwykły użytkownik, czy atakujący. Dlatego minimalizujemy te ryzyka podążając takimi popularnymi metodykami i nie słuchamy tego, co gdzieś można usłyszeć. Czyli, na przykład, że researcherzy bezpieczeństwa, badacze bezpieczeństwa znaleźli podatności w oprogramowaniu antywirusowym. Mhm. Dlatego, że dla przeciętnego przedsiębiorcy to kompletnie, ta panika kompletnie nie ma żadnego znaczenia, nie ma sensu, okay. bo to są zagrożenia, które już są w innej skali. To jest całkowicie inny model zagrożeń. i Przeciętny przedsiębiorca na przykład nie powinien zawracać sobie głowy tym, że rządy czy NSA w Stanach jest w stanie włamać się do ich sieci i przejąć ich dane, bo one nawet nie są tak naprawdę celem. A nawet jeżeli są celem, to to nie wpłynie na dochody generowane przez te firmy ani na dobro ich klientów. Natomiast musimy obronić się przed atakującym, który rzeczywiście chce zabrać nam jakiś obrót, dochody, czy skrzywdzić nas albo naszych klientów. Okej, okay, a powiedziałeś o, o generycznych hasłach, o jakichś takich randomowych hasłach. Kiedyś widziałem raport, raport że jednym z najczęstszych hasłów jest admin raz, dwa, trzy. Tak. A, I pytanie, czy właśnie takie, co grozi? Jeżeli lekceważymy, jako przedsiębiorcy lekceważymy te, powiedzmy, taką checklistę tego, co powinniśmy zrobić, żeby być bezpieczni, Czy jakie są zagrożenia wynikające z, z właśnie z no, głupoty? Jasne, więc na przykład jeżeli nie mamy oprogramowania antywirusowego i nie aktualizujemy oprogramowania, to nie dajemy sobie szansy jako świadomy użytkownik, żeby powstrzymać atak, który jest w nas celowany. To znaczy, na prostym przykładzie, jeżeli masz nieaktualizowaną przeglądarkę, to wystarczy, że wejdziesz na złośliwą stronę, która ma przygotowany kod atakujący twoją przeglądarkę i nawet nie zauważysz kiedy, nie będziesz widział, co się stało i ktoś może zdalnie przejąć kontrolę nad twoim komputerem. A kiedy masz tę podstawową higienę... To przynajmniej wchodząc na taką stronkę, która jest potencjalnie złośliwa, mhm. ona już będzie musiała poprosić Cię na przykład o to, żebyś pobrał złośliwy plik i go uruchomił, mhm. więc zwiększa liczbę tych kroków, których możesz jako użytkownik albo przedsiębiorca, albo administrator na przykład danych, mhm. zorientować się, że coś jest nie tak i powstrzymać ten atak. Ale nie zachowując tej higieny, wystawiasz się na ataki w taki sposób, że jesteśmy w sieci kompletnie nadzy. Nie mamy żadnych mechanizmów, które nas obronią w ten sposób, jeżeli nie aktualizujemy tego sprzętu, nie robimy podstawowych rzeczy. Z hasełkami, na przykład jeżeli będziemy mieć słabe hasła, to mamy w sieci ogromną ilość botów, już nawet nie mówimy o poszczególnych osobach, indywidualnych hakerach, tylko mamy boty, programy oprogramowanie, które automatycznie skanuje całą sieć, wszystkie adresy IP i próbuje atakować na przykład interfejsy logowania na stronach popularnymi hasłami. Mhm. Więc jeżeli masz łatwe hasło, to taki bot włamując się na to konto, zakładamy, że jest to konto na przykład Twoje na Facebooku, mhm. może pobrać Twoje prywatne dane, może pobrać Twoje rozmowy z kontrahentami, z mhm. klientami, z partnerami, z ludźmi, którzy są dla nas bliscy mhm. i je upublicznić, albo może nas szantażować, czyli wykorzystywać ten popularny za granicą szczególnie blackmailing okay. a, i wymuszanie na nas... Przekazanie jakichś wartości albo intelektualnych, albo materialny, materialnych w zamian za dotrzymanie tej naszej prywatności. Więc po prostu chodzi o to, żeby nie pomagać przynajmniej atakującym w ich niecnych czynach. I takie hasełka to są podstawowe rzeczy, które powinno, o które powinno się dbać, bo w obecnych czasach, nawet nie mówimy o zagrożeniu pochodzącym ze zdeterminowanego źródła atakującego, który na nas celuje tylko o programach komputerowych, które szukają jak największej ilości kont, bo później mogą je na przykład odsprzedawać, czyli odsprzedawać nasze dane personalne do lewych firm marketingowych, do firm marketingowych, których nie mają dobrych praktyk etycznych i Okej, okay, okej, okay. a powiedz mi, dlaczego ta edukacja na temat cyberbezpieczeństwa powinna być naszym wspólnym dobrem? To nie, dlaczego nie tylko, powiedzmy, portale powinny o tym komunikować? Ale też nie wiem, w rozmowach między sobą, tak jak rozmawiamy przy kawie o polityce, nie tak, powinniśmy tak. rozmawiać o cyberbezpieczeństwie. Wielu ludzi, przez to, że cyberbezpieczeństwo to jest w ogóle taki konstrukt, który jest relatywnie młody, on jest związany ze światem IT. A świat mhm. IT wszedł do naszych domów zaledwie jakieś 30 lat temu. Mhm. Kiedy mówimy o internecie, takim internecie dostępnym dla każdego, mhm. to mówimy tutaj o 20 latach. Jeżeli mówimy o na przykład polityce i porównamy to z polityką, to polityka, polityka sięga kilku tysięcy lat wstecz, więc już nauczyliśmy tak. się jako ludzie, wykształciliśmy sobie mechanizmy, za pomocą których po pierwsze interesujemy się tym, bo mhm. wiemy, że to ma jakiś wpływ na nasze życie, każdy o tym wie, każdy o tym słyszał, natomiast w cyberbezpieczeństwie mamy ten problem, że większość ludzi nie ma pojęcia, co to tak naprawdę jest. O co z tym chodzi, dlaczego powinno mi zależeć, to jest nowe, to pewnie dotyczy komputerów, mm -hmm. oprogramowania i tak dalej. Okay. Więc takim bardzo dobrym przykładem, bardzo częstym przykładem, którego ja używam, jest mówienie o cnocie w życiu, którą jest prywatność. Okay. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak w naszym życiu rzeczywiście istotna jest ta prywatność, a cyberbezpieczeństwo zawiera w sobie m.in. ochronę naszej mm -hmm. prywatności. Mm -hmm. Więc jeżeli nie mówimy o tym, nie uczymy naszych członków rodziny, żeby zachowywali dobrą cyberhigienę, tą higienę bezpieczeństwa podstawową, mhm. to nawet jeżeli my jesteśmy fajnie zabezpieczeni i ufamy, że nic się nam nie stanie, mhm. to jeżeli prowadzisz rozmowę z człowiekiem, który nie ma tej podstawowej higieny i rozmawiasz z nimi na przykład na Facebooku, czy wysyłasz do nich maile, czy korzystasz z innego kanału komunikacji, okay. to wtedy twoja rozmowa wycieknie nawet nie z twojej winy. Okay. Więc jeżeli rozmawiamy tam jakieś o poufnych rzeczach, o rzeczach intymnych, o rzeczach mhm. dla nas ważnych, mhm. to nie chcemy, żeby one gdzieś wyciekały. Czasem upubliczniamy E, informacje na naszym wallu, na facebooku, takie rzeczy takie jak zdjęcia, mhm. wpisy gdzie byliśmy i tak dalej, to mhm. też wiąże się z zagrożeniami czyli na przykład jeżeli wrzucisz zdjęcie, że jesteś teraz na Bahamach, mhm. to złodziej wie, że twoje mieszkanie pewnie jest puste, nie jest obserwowane, okay. natomiast to już jest ryzyko, o którym ludzie gdzieś tam zdają sobie sprawę, to znaczy świadomie Wiedzą, że jeżeli wrzucają jakieś informacje typu zdjęcie publicznie, mhm. bo Facebook mhm. na przykład nazywa to opublikuj to publicznie, Jestem. to wiedzą, że to wiąże ze, swoją, ze sobą ryzyko udostępnienia tych danych jako publiczne. Mhm. Natomiast nie zdają sobie sprawy z tego, że kiedy prowadzą prywatne rozmowy, mhm. to i tak ktoś może uczynić je publicznymi i odebrać tę prywatność. Mhm. Ludzie zbyt, zbyt mocno ufają technologii. Bardzo często mhm. przez to, że nie zdają sobie sprawy z modelu potencjalnych zagrożeń. Mhm. Czyli to, że ktoś może te rozmowy upublicznić. Dlatego powstały hasła typu: w sieci nie ma czegoś takiego jak chmura, tylko jest komputer innego człowieka. Okay. Ktoś ten komputer kontroluje, więc jeżeli komunikujesz się z jakimś innym człowiekiem, używając sieci internet. To wtedy te rozmowy są na czymś komputerze. Jeżeli ktoś włamie się na ten komputer, może wydobyć Twoje dane. Jeżeli ktoś włamie się na konto człowieka, z którym prowadzisz rozmowy, mhm. bo ma słabe hasło, na przykład admin123, mhm. to wtedy podglądają Twoje rozmowy prywatne, intymne, które mogą wpłynąć po opublikowaniu na Twoją reputację mhm. albo na Twoje samopoczucie, albo okay. źle wpłynąć na Twój biznes, dlatego że rozmawiałeś tam mhm. o. Strategiach biznesowych czy o konkurencji, i tak dalej. Okay. Dlatego większość ludzi nie zdaje sobie wa wa wartości prywatności w sieci, mm -hmm. dlatego, że to jest taka cnota, która została wygenerowana wraz z rozwojem społeczeństw i cywilizacji bardzo niedawno. Mm -hmm. Na przykład, dużo ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli wchodzą do sypialni, to lubią mieć drzwi, żeby inni ludzie ich nie podglądali. Taka zwykła mm -hmm. prywatność, na przykład intymna. Mm -hmm. i Zdają sobie sprawę z tego dlatego. Że to jest coś, co istnieje od tysięcy lat. Mhm. Natomiast to cyberbezpieczeństwo to jest coś, gdzie ludzie nie wiedzą, jaka jest tego wartość, jakie są konsekwencje, co może się w tym wydarzyć. Więc powinniśmy rozmawiać z tymi ludźmi, mhm. dlatego, że rozmowy na Facebooku, rozmowy niektórych ludzi na Facebooku mhm. niewiele różnią się intymnością od tego, co dzieje się ze zamkniętymi drzwiami w sypialni. Mhm. Więc jeżeli zamykamy drzwi od swojego domu, żeby chronić nasz dobytek, mhm. jeżeli Zamykamy drzwi od sypialni, żeby ktoś nas nie podglądał, to tak samo powinniśmy zapewnić, że nasze hasła są wystarczająco mocne, żeby ktoś nie podglądał naszej prywatności, czy to będą zdjęcia, czy to będą rozmowy, czy to będą jakiekolwiek informacje, takie jak y, nasze dane finansowe itd. Hmm. Dlatego nawet jeżeli założymy, jest takie niebezpieczne założenie socjalnego darwinizmu, gdzie ludzie twierdzą, jeżeli ktoś sobie nie radzi, to jest to jego problem, poniesie tego konsekwencje. Natomiast jako duża społeczność i dla, na przykład z samego Facebooka korzysta teraz pomiędzy a między jednym a dwoma miliardami ludzi, jest taka liczba ludzi, którzy korzystają z Facebooka, mhm. to już nie mówimy o problemach innych ludzi, tylko to, jakie zachowania ma grupa składająca się z dwóch, tysięcy osób, z dwóch miliardów osób, mhm. bardzo mocno wpływa na to, jak będzie wyglądało nasze życie. Więc jeżeli my pozwolimy teraz ludziom nie szanować swojej prywatności to możemy dojść do punktu, w którym zostanie wymuszone na nas oddanie tej prywatności. Bo jeżeli ludzie nie będą widzieli wartości w prywatności, dane będą wyciekały i tak dalej, to my, którym na tym zależy, możemy zostać ofiarami, możemy zostać rykoszetem mhm. zachowań innych. Więc powinniśmy edukować każdego w jakimkolwiek kontekście, w jakimkolwiek intensywności, żeby ludzie rozumieli, że nie chodzi tylko o ich dane. Choć zazwyczaj nawet nie zdają sobie sprawę, jak ważne są te ich dane, które tam mają, a także, żeby wiedzieli, że ich zachowanie mają wpływ na globalne społeczności i na to, co się będzie z nami w naszym życiu działo. I mówimy tutaj o sekretach biznesowych, mówimy tutaj o sytuacjach społecznych. Na przykład, jeżeli mamy pewne prawa, które kontrolują to, jak zachowuje się społeczeństwo, mm -hmm. czyli mamy prawa, które karają ludzi, którzy dokon dokonują morderstw i zabójstw. Mm -hmm. Gdybyśmy mieli to podejście, które mamy do sieci, takie, że mówimy każdemu, rób co chcesz, mnie to nie dotyczy, to żylibyśmy w kompletnej anarchii, gdzie balibyśmy się wyjść z domu. Natomiast przez to, że siedzę tak nowa i te zagrożenia są nowe, to mówimy ludziom, róbcie sobie, co chcecie gdzie ten efekt socjologiczny na nas może być ogromny na przestrzeni następnych kilku, kilkunastu lat i już nie raz zdarzały się sytuacje, gdzie ludzie po wycieku na przykład ich prywatnych rozmów na Facebooku popadali w depresję, niektórzy odbierali sobie nawet życia, gdzie jakieś prywatne, intymne rozmowy wyciekły, gdzie wyciekały takie bardzo intymne na przykład zdjęcia. To jest coś, co na psychikę młodych ludzi, którzy mają dostęp do tej technologii, wpływa bardzo źle. To może ich zrujnować do końca życia. Więc musimy zawsze rozmawiać o tym, jaki to ma wpływ nie tylko na biznesy, na technologię, ale na ten świat naszego życia codziennego. Okej, okay, okej. Okay. A powiedz mi, jak oceniasz wiedzę polskich przedsiębiorców na temat tego, jak się zachowywać w sieci, cyberbezpieczeństwa? Czy to nie jest przypadkiem tak, że wiedza przeciętnego Jana Kowalskiego kończy się na tym, muszę zainstalować Kasperskiego lub Avasta i już będę bezpieczny? Odpowiem Ci na to w ten sposób. Nasze społeczeństwo, jak społeczeństwo każdego kraju, mm -hmm. każde jakieś tam komórki, mm -hmm. jest podzielone na wiele, często skrajnych części. Mm -hmm. Ja znam wiele osób, szczególnie z branży IT, którzy okay. rzeczywiście spotykają się z tą technologią i są w niej głębiej, mm -hmm. którzy są super świadomi i on. którzy nawet są paranoikami, którzy naprawdę pilnują tych danych. A, którzy reset, resetują swój telefon co jakiś czas, nie ufają Google'owi, nie korzystają z tego typu usług. Niektórzy używają nawet zwykłego, starego telefonu na Symbianie, a nie Androida czy ios okay. żeby te dane nie wyciekały. Więc mamy taką grupę ludzi. Więc jeżeli później będziemy wyciągać średnią, to trzeba brać pod uwagę, że ma tutaj wpływ dwie skrajności. Ludzie, którzy naprawdę są technicznie nastawieni do tych ryzyk, na, przygotowani na te ryzyka, i mamy też grupę ludzi, którzy kompletnie nie wiedzą. Mm -hmm. o co chodzi z siecią, o co chodzi z przeglądarką, a co dopiero z konceptami takimi jak cyberbezpieczeństwo. Jeżeli porozmawiamy z pokoleniami, na przykład dwa wstecz, mm -hmm. które używają telefonu, bo powiedzmy dziecko albo wnuk kupiło babci telefon, żeby mogła do nich dzwonić, mm -hmm. zainstalowali jej Facebooka na telefonie, żeby mogła odbierać w wysokiej jakości na przykład zdjęcia swoich prawnuków, czy zdjęcia z wakacji wnuku, żeby mieli kontakt. Mm -hmm. To wtedy takim ludziom ciężko jest wytłumaczyć koncepcje związane z cyberbezpieczeństwem, kiedy oni tylko są w stanie zalogować się na Facebooku, dlatego że okay. ikonka została przeniesiona na główny ekran, klikają raz, mają od razu zdjęcia. Więc mamy to rozwarstwienie grup, ale nie tylko w Polsce. Natomiast rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na kraje, w których ta technologia pojawia się wcześniej, mhm. no to mamy różnicę i bierze się tylko z, z samego tego faktu. Że ta technologia, czy internet, czy sieć, czy sama komputeryzacja pojawiła się wcześniej na przykład w Stanach Zjednoczonych na większą skalę mhm. niż w Polsce. Jeżeli popatrzymy na społeczeństwo w Dolinie Krzemowej, mhm. to będzie kompletnie inaczej rozwarstwione, jeżeli chodzi o świadomość, niż na przykład e, środowiska takie jak Polska czy mhm. nasi sąsiedzi geograficzni. Spreślne. Natomiast generalnie zauważyłem, że na przestrzeni ostatnich, szczególnie pięciu lat, mhm. bardzo dużo się zmieniło. Mhm. Zmieniło się głównie dlatego. Że ludzie zaczęli, nawet zwykły konsument, końcowy konsument zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że nie chce na przykład kupując telefon, żeby wyciekły jego zdjęcia. Okay. Więc to narzuca presję na twórców oprogramowania i sprzętu, uh -huh. żeby zabezpieczali to oprogramowanie. Ludziom zdarzały się sytuacje, w których na przykład zakładali konto na portalach randkowych uh -huh. i gdzieś wyciekały ich prywatne rozmowy, intymne rozmowy. To były ogromne konsekwencje i po prostu. Cały rynek zawsze, nieważne co się dzieje i o jakim rynku mówimy, jest napędzany przez konsumentów końcowych, przez ludzi, którzy w końcu za ten produkt płacą. Mhm. Biznes istnieje po to, żeby generować wartość, mhm. którą odbiera klient i przeznacza za nią albo swój czas, albo pieniądze, albo jakąś inną wartość ze swojej strony. Mhm. Więc to zaczęło się zmieniać, bo zaczęliśmy mówić o tym więcej. Mhm. Pojawiło się niestety dużo niefajnych sytuacji typu skompromitowane firmy, wycieki baz danych, wycieki haseł, wycieki z portali randkowych, social media itd., w mediów społecznościowych, mhm. więc to nauczyło masy publiczne, żeby dbać o to bezpieczeństwo, więc już poziom świadomości jest wyższy, szczególnie w ciągu pięciu lat, gdzie mieliśmy tyle tych wycieków, Pojawiały mhm. się nawet w mediach. Media zaczęły podłapywać ten temat, bo jeżeli coś jest popularne, to chcą być na górze tego, żeby to też się sprzedawało, żeby te programy medialne się sprzedawały. Mhm. Więc jeżeli teraz nawet ktoś otworzy, włączy swój telewizor, to może się spotkać z sytuacją, gdzie w mediach będą słyszeli o, o tym, jak Rosja zaatakowała na przykład Koreę, mhm. w atakach internetowych, w atakach cybernetycznych. Mhm. Więc to jest popularne, to pojawia się już w każdym aspekcie naszego życia. Kiedy kupujemy komputer, kupujemy na przykład oprogramowanie, najnowszą wersję Windowsa 10, mhm. to na pierwszym ekranie, kiedy pojawia się Witaj, dziękuję, że kupiłeś, zapraszamy cię do lepiej zabezpieczonego systemu, który bardziej dba o twoje bezpieczeństwo. Te hasło związane z prywatnością, z bezpieczeństwem, z zabezpieczeniem zaczęły się pojawiać, więc ta świadomość urosła. Z jakim tempem urosła? No dla mnie, jako człowieka pracującego w bezpieczeństwie, to zawsze będzie prędkość niezadowalająca, yes. bo nadal ogromna ilość ludzi nie zdaje sobie sprawy z ryzyki, z tego, że powinni po prostu wymagać na przykład od sprzedawców więcej, mm -hmm. powinni wymagać od siebie mm. więcej i powinni wymagać więcej od swojego e, lokalnego społeczeństwa, czyli właśnie od swojej rodziny, swoich bliskich, znajomych, żeby dbali o poufność tych danych, czy to, yes. co wnoszą do domu. Dlatego na przykład, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że kiedy przychodzi do nich gość i prosi ich o hasło do Wi-Fi, i kiedy dajemy tej osobie dostęp do naszego Wi-Fi, to wtedy, jeżeli komputer, urządzenie, telefon tej osoby, która do nas przyszła, jest zainfekowany, zainfekowany został zaatakowany, skompromitowany, okay. to urządzenie tamtej osoby może atakować inne komputery w naszej sieci, okay. może próbować je przejąć, może zaatakować nasz router, czyniąc naszą całą sieć i dalszą komunikację niebezpieczną. Mm -hmm. Więc może przyjść do nas kolega z pracy, koleżanka z pracy, poprosi nas o hasło Wi-Fi, kiedy jemy sobie obiad i chcą sprawdzić maila na szybko. Mhm. Ich urządzenie zostało skompromitowane wcześniej, bo nie dbali dobrze o higienę bezpieczeństwa. Mhm. I w międzyczasie ich telefon, to urządzenie, w złośliwy sposób będzie dochodziło do wchodziło w interakcję z naszym sprzętem mhm. i na przykład skompromituje nasz router, zatkuje nasz router, wykorzysta jakieś podatności, przejmie nad nim kontrolę. Koleżanka wraca sobie do domu. Natomiast my później przez bardzo długi okres czasu nie zdajemy sobie sprawy z tego, Aha. że nasze połączenia, na przykład od tego momentu, są już nieszyfrowane albo są szyfrowane w taki sposób, że atakujący Aha. może je odszyfrować. Więc nasze zapytania do, lecące do serwera em, przechowującego dane bankowe, czyli na przykład robimy zapytanie do jakiejś bankowości internetowej, żeby wykonać przelew. To gdzieś pod spodem może się okazać, że router albo nasz skompromitowany komputer, który został wcześniej zaatakowany, zmienia dane docelowego odbiorcy naszych okay. środków na atakującego. I zdarzały się już takie publiczne sytuacje, gdzie ludzie na przykład oskarżali banki polskie. Mówię to o sytuacjach w Polsce. Spotkałem okay. się z takimi sytuacjami, że klienci banków zgłaszali się do banków mówiąc: Zginęły mi pieniądze. Okay. Nie wiem, gdzie są moje pieniądze. Ja robiłem tylko przelew żeby zapłacić za coś, miałem zrobić 2000, tysiące, zniknęło mi 20 tysięcy i poleciały jeszcze do kogoś innego. Okay. Wtedy banki, polska bankowość stoi na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Okay. Weryfikują to, co się działo po ich stronie, weryfikują każdy krok tego połączenia i okazuje się, że po stronie banku wszystko było w porządku. Po stronie banku, bank wysłał jeszcze token SMS-em do klienta, potwierdzający numer, do którego dolatuje ten przelew. Dlatego, że kiedy robimy przelew bankowości internetowej, zazwyczaj dostajemy jeszcze jakiś token, tak. kod SMS, mhm. który musimy przepisać, ale w tym samym SMS-ie oprócz kodu mamy jeszcze numer albo co najmniej kilka końcowych i porządkowych cyferek mhm. e, konta bankowego odbiorcy. Więc jeżeli człowiek dostaje takiego SMS-a i widzi, że zmienił się ten kod w stosunku do tego, yes. do, ten numer w stosunku do tego, do którego chciał robić przelew, mhm. to on powinien zareagować. Mhm. Natomiast jeżeli on nie zareagował dlatego, że jego komputer zmienił nazwę tego, mhm. jeżeli je, jego telefon nie wyświetlił tego, bo został wcześniej zhakowany, został wcześniej zaatakowany, skompromitowany, mhm. to nie, nie możemy winić banku. Jestem. I tutaj cała wina jest po stronie użytkownika i bank nie ma żadnego powodu, żeby na przykład zwracać teraz te pieniądze, mhm. bo bank dopełnił wszystkich możliwości, szczególnie Jestem. jeżeli mówimy o polskiej bankowości, która jest na genialnym poziomie na skali światową, okay. to nie możemy to zazwyczaj ta wina jest po stronie użytkownika, a nie po banku. Nie powinniśmy atakować banku, bo bank robi wszystko w jego mocy. Szyfruje połączenia, wysyła ci token, żebyś weryfikował sobie numer e, konta. Natomiast jeżeli ty instalowałeś niebezpieczne oprogramowanie na swoim telefonie i komputerze, mhm. i ono wchodzi w interakcję z przeglądarką i z twoim e, telefonem, że nie wyświetla ci tych informacji od banku, okay. no przed tym już bank cię nie yes. ochroni, tak? Yes. Więc generalnie mamy tego typu sytuację. Świadomość oceniam na całkiem niezłą, szczególnie w pokoleniu millenials i tym pokoleniu po millenialsach, dlatego że oni od młodego wieku mają do czynienia z technologią. I mówię tutaj o tych pięciu, może dziesięciu latach wstecz, kiedy zaczęła pojawiać się, po, po zwiększać się, polepszać się jakość yy... świadomości szerokość tej świadomości u ludzi i jest to między innymi prowadzone przez te młode pokolenia, które edukują starsze pokolenia, jakie są ryzyka, co może się dziać. Babciu, tutaj napiszę Ci silne hasło, pamiętaj je, wpisuj w ten sposób, e, nie zmieniaj tutaj niczego. Jeżeli przychodzi Ci jakiś mail albo jakiś list, żeby zrobiła jakiś przelew, to tego nie rób. Za każdym razem dzwoń do nas i w ten sposób zabezpieczamy społeczeństwo. Więc musimy prowadzić te na przykład rozmowy, o co pytałeś w poprzednim punkcie, żeby nie dbać tylko o siebie, ale też o ludzi wokół nas, bo oni i zadbają w przyszłości o nas i o innych, na przykład swoje potomstwo albo ludzi wyżej w, w drabinie rodziny. Okej. Okay, ja mam jeszcze takie pytanie. Jeżeli jestem przedsiębiorcą no, małego albo średniego kalibru. Tak. Co może powodować to, że moja strona została zhakowana przez, nie wiem, osobę z Pakistanu, Indii? Dlaczego one, jaka, jaki mogą mieć cel w ataku na polskiego przedsiębiorcę, osoby mieszkające na drugim końcu globu, gdzieś, gdzie na przykład prowadzę biznes typowo offline'owy, a strona mi służy tylko jako wizytówka? Co może być takim celem? Tak. Um. Challenge? Często tak. Okay. Muszę przyznać Ci, że często tak. Na przestrzeni lat już coraz rzadziej to jest challenge, bo pojawiło się dużo możliwości spieniężania dostępu na przykład do serwera. Okay. Kiedyś, na przykład 15-10 lat temu, jak włamywałeś się na jakiś serwer, to żeby pokazać swoim znajomym, że jesteś świetnym hakerem, że przełamałeś jakieś zabezpieczenia, zmieniałeś wygląd strony, albo dawałeś im też dostęp, dzieliłeś się dostępem, żeby pokazać, jak świetny jesteś. Dlatego, że kiedyś. Nawet w branży IT, nie było tylu specjalistów bezpieczeństwa, nie było tylu hakerów, bo też nie umieli tych technologii, nie rozumieli tych technologii. Mhm. Natomiast na przestrzeni, szczególnie ostatnich, znowu tych pięciu lat, może nawet powiem, siedmiu, ośmiu, pojawiło się tyle metod wykorzystania dostępu do jakichś zasobów, mhm. które można spieniężyć, że nie opłaca już się tego robić. Na przykład w latach 90. kiedy hakerzy, krakerzy łamali jakąś grę. I publikowali ją za darmo, mhm. to bardzo często robiły to grupy hakerskie, które siadały na przykład na dwa tygodnie do gry, siadało trzech dobrych znajomych, łamali grę i pokazywali na scenie bezpieczeństwa. Patrzcie, jak my jesteśmy dobrzy. Okay. Złamaliśmy to. Czyli challenge. Czyli challenge. Natomiast teraz, jeżeli wychodzi jakaś gra albo program, to zazwyczaj one są o wiele mocniej zabezpieczone, o wiele bardziej zabezpieczone. Mhm. I teraz już nie wystarczy trzech hobby, zazwyczaj. Bo różnie bywa z tymi zabezpieczeniami oprogramowania. Niektórzy biorą bardzo do siebie ten challenge i spędzą 24 godziny na dobę siedząc przez tydzień, nie śpiąc, żeby to złamać, mhm. pomagając się innymi środkami. Więc, więc to nie zawsze jest, że ten czas się wydłużył, nie w wszystkich sytuacjach się wydłużył. Natomiast um, obecnie złamanie jakiejś supernowej gry, mhm. na której jakaś firma obecnie zarabia setki milionów dolców, mhm. złamanie takiej gry. Zajmuje dużo czasu, bo firma postarała się, żeby ją zabezpieczyć, bo ona zdaje sobie sprawę, że mogą to być niższe koszty. Nie chcę wchodzić tutaj w temat tego, czy piractwo zmniejsza koszty, zmniejsza dochody i tak dalej, natomiast obecnie te zabezpieczenia są na wyższym poziomie, zarówno technologicznym, mamy bezpieczniejsze systemy operacyjne, bezpieczniejsze oprogramowanie na systemie operacyjnych. Operacyjnym, bardziej świadomych programistów, więc to wszystko dodało do tej puli, że oprogramowanie jest bardziej bezpieczne. I teraz, jeżeli hakerzy chcą złamać takie oprogramowanie, taką grę, to złamanie jej zabiera im na przykład kilka miesięcy i kilkadziesiąt osób. Mhm. Więc im teraz średnio opłaca się wypuszczanie tego za darmo i bardzo często doklejają coś od siebie. Kilka lat temu, w 2016 roku, nie chcę wyciągać mylących statystyk, ale one niewiele się y, zmieniły. Mm -hmm. Bardzo duży, duża strona zajmująca się badaniem rynku bezpieczeństwa, szczególnie gier, mm -hmm. sprawdziła, ile wersji dostępnych na torrentach w sieci, spieraconych wersji oprogramowania okay. jest czystym oprogramowaniem, tylko złamanym, możesz grzywać za darmo, a ile procent zawiera coś od siebie, coś jeszcze dodatkowo od atakującego. Mm -hmm. Ile procent oprogramowania ma coś dorzuconego od atakującego, od hakera. Okazało się, że ponad 90% oprogramowania łamanych gier, programów, pakietów biurowych, zawiera dodatkową część paczka oprogramowania, która służy później atakującemu na przykład do przejmowania kontroli nad Twoim kontem bankowym. Czyli ty instalujesz sobie grę, myślisz, super, mam grę za darmo, a okazuje się, że ta gra tak naprawdę kosztuje Cię 30 tysięcy swojego konta bankowego, czyli całe na przykład Twoje oszczędności. Może się okazać, że ściągasz jakąś grę, instalujesz, myślisz, że będzie za darmo i atakujący używają teraz oprogramowania typu ransomware. Stało się bardzo popularne na przestrzeni paru lat. Działa one w ten sposób, że oprogramowanie napisane przez atakującego, przez tego hakera, mhm. przez złodzieja, nazywajmy to w ten sposób, żeby nie obrażać community hakerskiego, zawiera kod, który zaszyfruje wszystkie Twoje dane na systemie i wyświetli tylko jedną informację. Zrób mi przelew, wyślij mi pieniądze, czy to będzie w kryptowalutach, czy po prostu w pieniądze, jakimiś metodami, które później są prane, oni sobie z tym radzą. Wyślij mi pieniądze, to dam ci z powrotem dostęp do Twoich danych. Kiedyś, 15-20 lat temu, nie mieliśmy technologii, złodzieje nie mieli technologii, której mogli, którą mogli wykorzystać do tego, żeby zarabiać tak mocno na tych atakach. Robili to bardzo dafano. Teraz pojawiło się tyle możliwości monetyzacji, że na przykład postawią na Twoim komputerze, Um, oprogramowanie do kopania kryptowalut, które będzie używało Zobacz. dużej tak, mocy obliczeniowej procesora albo karty graficznej, mm -hmm. i te pieniądze, te wydobycia lecą na konto złodzieja. Twój komputer wchodzi wolniej. Dodatkowo, wszystkie twoje dane prawdopodobnie zostały wydobyte, bo oni jeszcze nie wiedzą, czy czasem się kiedyś nie przydadzą. Okay. Kradną twoje loginy, hasło, które później mogą użyć do, dokładnie dlatego, że sprzedawanie też danych personalnych to jest osobny rynek złodziei na black marketie, na darknecie, więc te dane można sprzedawać. Bardzo duży rynek jest, jeżeli chodzi o sprzedawanie kart kredytowych, kradzież kart kredytowych. To rosło szczególnie na przestrzeni lat 90., tak do 2005 roku, szczególnie w Stanach dużo hakerów, Włamywało się do instytucji, na przykład stacji benzynowych, które nie miały dobrych poziomów zabezpieczeń, bo ta świadomość była niska, mm -hmm. i wykradały z terminali zapisane, skaszowane w pamięci numery kart kredytowych i dane logowania. Więc wtedy sprzedawali te karty, i na przykład idziesz sobie do stacji, zapłacić za paliwo, okay. płacisz swoją kartą kredytową, wracasz do domku, nic się nie dzieje, a okazuje się, że po kilku dniach jakiś złodziej kupił tę kartę, dane tej karty, wykradzione przez innego hakera. I teraz dokonał transakcji na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Okay. Więc wszystko tak naprawdę dzisiaj da się spieniężyć. Jeżeli coś jest blisko pieniędzy albo danych personalnych, to też da się spieniężyć. Mogą zainstalować właśnie maszyny do kopania kryptowalut, mogą wydobyć twoje hasła, mogą sprzedać dane dostępowe do innych serwisów, jeżeli na przykład włamią się na system, komputer personalny pracownika jakiejś firmy. To wtedy wydobycie tych danych logowania już nie dotyczy tylko pracownika, ale całej firmy. Więc to jest jeszcze ogromne ryzyko. A sprzedawanie dostępu do firm to już jest całkiem inna bajka, całkiem inna skala, bo nawet jeżeli mówimy tutaj o atakach typu ransomware, to wówczas mamy do przekupienia nie jedną osobę, do szantażowania nie jedną osobę, tylko firmę, która ma kilkaset serwerów i potrzebuje ich desperacko, potrzebuje ich do tego, żeby generować dochód, żeby generować obroty. Więc obecnie zazwyczaj to są jakieś tam metody pieniężenia. Natomiast jeżeli chodzi o taki przykład prostej strony, to nadal zdarzają się jeszcze jakieś dzieciaki, młodzi ludzie, którzy wchodzą do branży i już nie będą atakować Facebooka, Google'a i tak dalej, bo bardzo ciężko jest złamać zabezpieczenia tych firm. Zabezpieczenia, zabezpieczenia nawet przeciętnych przedsiębiorstw są już na niezłym poziomie, więc oni będą celować w jakieś małe portfolia, blogi, żeby albo pokazać znajomym w szkole, żeby się pochwalić. Ale zazwyczaj dorzucą coś jeszcze, czyli na przykład jakiś, jakąś koparkę tych kryptowalut, mhm. czy zaszyfrują Twój dysk, bo bardzo niższym kosztem, ściągając oprogramowanie z sieci, są w stanie wrzucić je na Twój serwer, który zaszyfruje Twój dysk i oni mogą pobierać z tego pieniądze. Więc mhm. powiedziałbym, że nadal pewnie te kilka, kilkanaście procent to jest fan, bo jednak no, jest to pójście przeciwko systemowi łamiesz te zabezpieczenia, robimy jakieś takie rzeczy, szczególnie gdy byliśmy dziećmi, to pamiętamy, że zastrzyk energii dawał urwanie się chwilę wcześniej z lekcji, albo przeskoczenie przez ten płot, przez który mama mówiła nie przeskakuj, bo się zaczepisz i przewrócisz. I w dorosłym życiu działa to dokładnie tak samo, w tej strefie tak samo, szczególnie jeżeli ludzie mają poczucie, że mają to złudne poczucie, że będą bezkarni. Bo na przykład są po innej stronie świata, choć to niekoniecznie musi tak być, bo służby nasze bezpieczeństwa, służby dbające o bezpieczeństwo firm i państw udowodniły, że są w stanie wyciągnąć hakera z drugiego końca świata. Oczywiście zależnie od tam relacji politycznych i tak dalej, natomiast to jest możliwe, więc ci ludzie też nie są bezkarni. Ale większość tych ludzi, większość tych ataków, przeglądając statystyki, czy rzeczywiście case study, czy jeżdżąc do klientów, którzy zostali skompromitowani, zazwyczaj spotykamy się z jakimś wydobyciem danych, żeby zostały później sprzedane, czyli na przykład bazy danych z hasłami, danymi personalnymi. Same bazy dane e-mailowe są cenne bardzo dla spamerów, którzy później też na tym zarabiają, mhm. więc zazwyczaj jest to gdzieś kierowane um, możliwością zarobienia pieniędzy, bo nawet tak pozornie niewinna finansowo rzecz, jak włamanie się, żeby pokazać znajomym, że jestem dobry, mhm to jest to droga do zdobycia pieniędzy, dlatego że mogą, mogą mnie wciągnąć na przykład do jakiegoś gangu, który hakuje już strony za pieniądze, mhm. albo mogę też znaleźć po prostu pracę, jeżeli ktoś będzie mnie znał, że ok, mhm. jestem tą osobą, która gdzieś się tam włamała. Ale zazwyczaj no, są to pieniądze, szczególnie w obecnym świecie, gdzie można tyle fajnych rzeczy mieć za pieniądze, to dlaczego ich nie zarabiać, nie kraść? Jasne. A powiedz mi, jaki segment gospodarki jest szczególnie narażony na cyberataki? Mówimy o... O Polsce, o świecie globalnie, bardziej jak, bardziej okay. polską, o, o Polsce A, publicznie czy prywatnie, czy powiecie o tym o tym? Bardziej biznesowy kontekst. Biznesowo. Okej, okay, więc tu musimy rozdzielić sobie też to na co najmniej kilka kategorii, czyli jedna jest taka, po co, po jakie cele um, idą hakerzy, mhm. dlatego, że mogą zarobić ogromne ilości pieniędzy. Mhm. My wtedy mówimy na przykład o bankach. Banki są celem, 24 godziny na dobę, okay. wszystkie dni w roku są atakowani przez boty, przez hakerów, dlatego że tam są ogromne pieniądze. Okay. Tam jest ogromna infrastruktura i ogromne ilości danych, które można spieniężyć. Mm -hmm. Natomiast, czy są najbardziej zagrożeni, na to pytanie jest ciężko odpowiedzieć, dlatego że oprócz tego, jak ktoś jest popularny, ile osób go atakuje, mm -hmm. musimy przy ocenianiu zagrożenia brać pod uwagę to, jak są zabezpieczeni. Yes. A instytucje takie jak banki mają świetne systemy zabezpieczenia, mają świetnych specjalistów, które pracują nad zabezpieczaniem ich. Więc banki bym zostawił jako takie mniej, powiedzmy, ważne, jeżeli chodzi o kontekst tej rozmowy, takie zagrożenie globalne. Najbardziej zagrożeni są mali przedsiębiorcy, startupy, firmy, które dopiero wchodzą na rynek. Okay. Dlatego, że te firmy operują i ich funkcjonalność, ich, ich funkcjonowanie opiera się na modelu zaufania z klientami. Okay. Zawsze, jeżeli budujemy jakąś firmę, to musimy mieć najpierw klienta, który nam zaufa w jakimkolwiek kontekście, w jakimkolwiek sensie, żeby kupił naszą usługę. Okay. Więc, jeżeli mamy dużą firmę, dużą korporację, która jest też celem ataków, ale jest na rynku 10-15 lat, ma kilkaset tysięcy klientów, kilkudziesięciu tysięcy, klien kilkudziesięciu tysięcy klientów, to ci klienci nawet po włamaniu nie uciekną od razu od tego um, sprzedawcy, tego wendora, dostawcy oprogramowania czy usługi, mhm. bo on już się sprawdził przez tyle lat, że nie będą uciekać. Po prostu ci ludzie zainwestowali w poznanie systemu, zaimplementowanie go u siebie. To były też koszty z ich strony, czy emocjonalne, czy finansowe. Mhm. Więc to nie jest duże zagrożenie dla dużego biznesu zazwyczaj. Bo on i tak się utrzyma. Oczywiście poniesie koszty związane z wyciekami danych, poniesie koszty finansowe, jeżeli chodzi o konsekwencje prawne, bo lokalne urzędy, lokalne prawo może określać jakieś kary. I na przykład mamy ten RODO GDPR, który będzie określał konsekwencje finansowe dla firm, które nie zabezpieczyły odpowiednio danych klientów. Natomiast, jak ktoś z dużą firmą, ma X klientów, to sobie z tym poradzi. Natomiast, jeżeli mam jakiś startup, który dopiero raczkuje, mam jakąś firmę, która raczkuje i do niej dojdzie do włamania, to klienci bardzo często, i mówimy tutaj o case studies, nie tylko o takim założeniu i podejściu socjologicznym, to klienci bardzo szybko uciekną, bo oni nie będą mieli czasu na zastanawianie się, czy może to się zdarzyło przypadkiem, czy oni mają dobre modele bezpieczeństwa, czy dobre zabezpieczenia. A zazwyczaj, jak firma jest mała, to nie jest dobrze zabezpieczona, bo bezpieczeństwo to koszt. Więc, jeżeli jest się małym przedsiębiorcą, to paradoksalnie powinno zainwestować się w bezpieczeństwo, nawet jak nie ma się tych pieniędzy, mhm. bo konsekwencją nieinwestowania w bezpieczeństwo może być na przykład bankructwo, kiedy uciekną od nas wszyscy klienci. Jeżeli mamy tych 10 klientów i utrzymujemy się na rynku, mhm. bo generujemy takie obroty, że biznes działa, jesteśmy w stanie trochę rozwijać i my się utrzymujemy jako właściciel biznesu, okay. to mając tych 10 klientów, możemy się utrzymać. Natomiast jeżeli ucieknie chociaż jeden klient, to już przy 10 klientach to jest duży procent e, tych obrotów, które nam uciekają. Więc takie małe biznesy zawsze mówię, że nie mogą pozwolić sobie po prostu na to, żeby zostały swakowane, żeby zostały zaatakowane pomyślnie, bo mają zbyt wiele do stracenia. Mogą zrujnować, a tak, może zrujnować kompletnie ich biznes. I jest taki niestety nieszczęsny, e, nieszczęsne nastawienie podejście, Ludzi i właścicieli biznesów, mhm. że jeżeli jestem małą firmką, to hakerzy nie będą obierać mnie na cel. Mhm. Może kiedyś to miało sens. Obecnie hakerzy, hakerstwo i złodziejstwo, mówię to hakerstwo w kontekście negatywnym, mhm. czyli bardziej krakerstwo, to, to, to słowo stare, kraker, które gdzieś tam nam uciekło. Mhm. Krakerstwo, hakersko, złodziejstwo online jest już biznesem. To nie jest hobby, to jest biznes. Więc, jeżeli mówimy o biznesie, to mówimy o optymalizacji zasobów, o efektywności, o wydajności i o jak najszybszym zarobku kosztem włożonego czasu. Mhm. Więc, jeżeli złodzieje wiedzą, że mam tu jakiś startup, jakąś małą firmę, do której włamie się w trzy godziny, mhm. to prędzej zaatakuje nią niż jakąś firmę, którą może atakować setki godzin, a nadal nie wie, czy będzie w stanie ją zaatakować. A jeżeli mówimy o małym startupie, to nawet jeżeli te zabezpieczenia technologiczne będą dobre. To nadal mamy podatności w postaci ludzi, którzy mogą być niedobrze wyedukowani, bo nie rozmawiamy o tym wystarczająco dużo, nie ma tej świadomości i na przykład udostępnią komuś swoje dane dostępowe, ściągną jakiś załącznik, który skompromituje ich komputer i udostępni e, informacje o całym systemie, przekaże dostęp do dalszych części systemu. Więc e, te małe biznesy powinny naprawdę się bać i inwestować w to bezpieczeństwo bo ryzyko jest bardzo duże w stosunku do innych firm. I tutaj nie patrzymy na ryzyko finansowe, patrząc na cyfry, tylko patrzymy na to, czy biznes wytrzyma, czy nie. Jeżeli dojdzie do wyłamania, na przykład firmy typu Gmail i Facebook, one mogą stracić ogromne ilości pieniędzy, ale one bez problemu będą w stanie funkcjonować. Ale mała firmka, która ma kilku klientów, jesteś na przykład firmą księgową, i okazuje się, że wyciekły wszystkie twoje dane finansowe, no to klienci nie będą chcieli ci, ci już zaufać i po prostu uciekają, Jestem. plus będą tutaj pewnie jeszcze jakieś nawet indywidualne konsekwencje prawne. Jestem. E, Dawid, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Dzięki wielkie, było bardzo przyjemnie. Dziękuję.